Bramkę w nowym roku zdobył Daniel Mleczko dla Skawy Wadowice. Jest. Czemu nie musiał odpalić? Nie odpalił. Będę próbował do końca. Przygotać czerwowiec, tak co już znamy. I z całego serca wszystko kochamy. Przyjechali, zabrali czyjś dorobek życia. Klimat ktoś buduje wokół fundacji bardzo przykry. Petycja starostwa powiatowego o wartości 6,5 miliona złotych. W miejscu starych garaży i magazynów wybudowana zostanie nowa siedziba starostwa. Że nie my kolonizujemy świat, tylko przyjeżdżają teraz Murzyni, Arabowie, Chińczycy, Chińczycy i oni kolonizują nas. Przez język leciała na swe miotle, bo to jest zwyczaj jest. Tak, to zwyczaj jest! Że dom się zaczął trząść, że piec kuchenny pęk i spada najstraszniej wsiąd, więc jej zrobił wielki lęk. I to była klęska jej, że musiał, jak to mówią, pęc. Pomyśl o tym, więc, że tyle sprawił wielki piec. I więc rośnie sześć wszystkich więc. Gości rodziców Inka wraz z siostrą wstąpiła do AK, gdzie odbyła przeszkolenie medyczne. Po zakończeniu II wojny światowej kontynuowała działalność podziemną. 3 sierpnia została skazana na śmierć. Wyrok wykonano 28 sierpnia 1946 roku w więzieniu przy ulicy Kurkowej w Gdańsku. Zadaniem szkół jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata. Wyszło z tych badań, że przede wszystkim miasto Wadowice to jest miasto pieszych. Czyli większość mieszkańców tego miasta porusza się po tym mieście na nogach. I większość podróży wykonywanych jest na nogach. W związku z tym to przede wszystkim interesy pieszych powinny być na pierwszej linii, na pierwszym miejscu. Jak to się przekształca na transport taki konny jakby? Przepraszam, jeżeli ja przyjadę do miasta koniec, to co mi zrobić? Chciałem mu tylko zaparkować. No musi to pan gdzieś przywiązać. Witamy wszystkich serdecznie na kolejnej, 8 już edycji Gorzeń Music Awards. Powiem parę słów o siebie, bo to jest bardzo ciekawa postać i cieszę się, że udało nam się pana Marcina do Wadowic ściągnąć z jego ekipą. Powstało około 30 projektów, na podstawie których tutaj zaproponowałem w starostwie jakiś taki wstępny szkic. Starostwo tutaj przesłało mi uwagi, przesłało mi jakieś dodatkowe materiały, zdjęcia. Oczywiście to wszystko uwzględniliśmy, spróbowałem to jakoś połączyć, żeby to miało jakąś plastyczną formę w całości. No i tutaj działa. Bierzemy się za ręce! Bierzemy się za ręce!
chciałbym, żeby mieszkańcy zostali wysłuchani. Proszę Państwa, pokrótce chciałbym wprowadzić w ogóle do dyskusji, rozpoczynając od tego, że powiem, kim w ogóle jest. Wiem, że dużo z Państwa zadaje sobie to pytanie, kim jest Michał Skorecki. Proszę Państwa, jestem rodowitym bardzo Wadowiczaninem. Urodziłem się w 1983 roku, tutaj w Wadowicach. Skończyłem Wadowickie Liceum Wadowity. I później wyjechałem na studia do Krakowa, ale cały czas miałem kontakt ze swoją rodziną, która dzisiaj, do dzisiaj tutaj mieszka. Po studiach, owszem, pracowałem w Krakowie, we Wrocławiu, w Warszawie, prowadząc własny biznes, własne kancelarie, bo jestem prawnikiem z wykształcenia. Ja poproszę komandora, albo Jusia, albo Jasia Białogąsa. Który raz jedziesz? Czwarty. Czwarty raz? Jak? Fajny rajd? Tak. Z kim jeździsz zawsze? Z rodzicami. Jest. Co? Jest. Wyszło. Pięknie. Rowerzyści wyruszyli sprzed bloku spółdzielni mieszkaniowej na osiedlu Kopernika i mieli do przejechania 34 kilometry. Jubileuszowe 45. Wadowickie spotkania teatralne z Graja. Warto więc podsumować to wydarzenie. Było hucznie i z przytupem. Każdego dnia organizatorzy, czyli Wadowickie Centrum Kultury, przygotowali dla widzów i pasjonatów teatru coś szczególnego. Oprócz 9 spektakli konkursowych, było wiele imprez towarzyszących i prezentacji na najwyższym poziomie. Robowców i adwokatów. Humanistów! Taka wieża, że idzie przychodzi i od siebie dzieciom powodzi. Mamy poloneza, ponad 300 zuchów i harcerzy. Zuchówca ziemi wadowickiej. Po jednej próbie, spróbuję. Nauczycieli z terenu gminy Wadowice, z przedszkoli i szkół wybrało się na kursy zagraniczne, na kursy językowe i metodyczno-językowe po to, żeby swoje placówki rozwijać i wprowadzić jakby na wymiar europejski. Wszyscy się odsunąć! Wszyscy! Kontynuują ucieczkę. Terroryści, nie znając topografii terenu, zbaczają z drogi głównej i wjeżdżają w drogę prowadzącą do lustra wody. Jadąc dużą prędkością, doprowadzają do kolejnej kolizji drogowej z pojazdem wędkarza, który wyjeżdżał z terenu zbiornika. W tygodniu projekt umowy wykorzystania czy użyczenia terenu wokół zbiornika Świnna Poręba przedstawiony wójtom gminy Mucharz i gminy Stryszów. Otrzymałem go, no i po zapoznaniu się stwierdziłem, że to jest po prostu, no to jest skandal, sytuacja jest po prostu skandaliczna. Pan wójt już tutaj wspomniał wcześniej o tym, że Wody Polskie no chcą po prostu w praktyce doprowadzić do bankructwa gminy, ale mechanizm, który stosują, świadczy o tym, że mają świadomość tego, że próbują wręcz nakłonić wójtów do popełnienia przestępstwa skarbowego. Bo problem polega na tym, że
domagają się od wójtów, by zrezygnowali z roszczeń podatkowych za lata 2012 do 2017. Te roszczenia. Wyśnięcie zwyciężonego, nastrój miodu Samsona.